Jeżeli gwiazda, która nie ma dzieci, wrzuca zdjęcie na Instagram, to jest, o, zobaczcie, jaki zaokrąglony brzuszek. A nawet gwiazda, która ma dzieci, zobacz, ile my po prostu tak jakby wkładamy te kobiety, że na pewno, nie wiem, nie było jej, zniknęła, gdzieś tam stanęłaś bokiem, zaraz kobieta na pewno jest w ciąży, tak? Wmuszane są te dzieci trochę, tak? Szczególnie no, są na to narażone kobiety, które są popularne, no bo też zapraszają nas do swojego świata. Ola Kwaśniewska akurat w tej książce pojawia się w kontekście wywiadu, którego udzieliła wysokim obcasom też jakiś czas temu, ale nie stosunkowo niedawno. I tam z kolei ona wskazuje na inny wątek, że no bo wiesz, to pytanie taty Kwaśniewskiego, jak tam nie jest panu smutno, że pan nie jest dziadkiem, ono jest niegrzeczne, jest nieładne, niekulturalne i ze względu na Olę, i ze względu na Aleksandra. Myślę, że to jest pytanie, które mogłoby paść w jakiejś osobistej rozmowie. Ja już teraz, kiedy na przykład przychodzą do mnie różne osoby po tej książce, mówią, ja nie mam dzieci, albo przychodzi do mnie mama córki, która nie chce mieć dzieci. I ja mówię, a jak ty się z tym czujesz? Ale to jest, wiesz, zupełnie inny kontekst rozmowy, a tak w wywiadzie wywoływanie do odpowiedzi, to jest nie w porządku moim zdaniem. Choć też, wiesz, niektóre bezdzietne mówią, mnie nie przeszkadza, że mnie pytają, dlaczego ja nie mam. A inne mówią, mnie przeszkadza. Więc po prostu zawsze warto przyjąć perspektywę osoby, z którą akurat w danym momencie rozmawiasz. Ale Ola Kwaśniewska, podsumowując ten wątek, mówi, że mnie ciągle wywołują do odpowiedzi, że Kwaśniewska nie ma dziecka. A czemu Badacha nie wywołują do odpowiedzi męża mojego? Czemu on ojcem nie jest? To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.